to wyjątkowo ważny dzień. Kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla in vitro, obiecywaliśmy, że prędzej czy później ten projekt, ta ustawa wejdzie w życie. I dzisiaj to robimy. Robimy to w pierwszym możliwym dniu, w pierwszym możliwym momencie. Przyszliśmy do nowego Sejmu po to, żeby w ekspresowym tempie realizować tylko dobre projekty. Nie tak, jak miało to miejsce przez ostatnich 8 lat. Nie tak, jak wtedy, kiedy tu, na tej sali, w ekspresowym tempie, rękami dzisiejszego członka Trybunału Konstytucyjnego, pana Piotrowicza, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, rozmontowywano system sądownictwa w Polsce. Rozmontowywano praworządność i niezależne sądownictwo w Polsce. My w takim tempie przywracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko. Przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa to pierwsza decyzja demokratycznej większości. Pierwszą decyzją PiS w 2001 roku była likwidacja tego programu. Przypomnę, że 2 grudnia 2015 roku ówczesna rzeczniczka rządu, pani Elżbieta Witek, tłumaczyła, że przecież nie zabieramy in vitro, ale nie stać nas na finansowanie tego programu z budżetu państwa. Pan Morawiecki był wtedy wicepremierem i nie zareagował. To ja przypomnę, na co przez te ostatnie 8 lat przeznaczaliście pieniądze. Na co przez te ostatnie 8 lat było was stać? 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. Panie Sasin, to pana odpowiedzialność i pan też wtedy, kiedy likwidowaliście program in vitro, nie reagował. 170 milionów złotych na program Villa Plus pana Czarnka. Skandal. Elektrownia Ostrołęka, na tle której pan prezes Kaczyński tak ochoczo się fotografował. Blisko 1,5 miliarda złotych. 30 milionów złotych komisja smoleńska, podkomisja smoleńska pana Macierewicza. Billboardy o KPO, 10 milionów złotych. Billboardy o pieniądzach, które nie trafiły do Polski. To odpowiedzialność pana premiera Morawieckiego. Ławeczki patriotyczne za ponad 1,5 miliona złotych. Program Izera, elektryczne samochody, miało ich dzisiaj jeździć 1 milion po polskich ulicach. Wydano na to już 150 milionów złotych. Programu in vitro nie zlikwidowano dlatego, że nie było pieniędzy. Ten program zlikwidowaliście, bo chcieliście za wszelką cenę zaglądać do sumień Polek i Polaków. Robiliście to przez ostatnie 8 lat. Odebraliście kobietom prawo do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Zabraliście prawo do poczucia bezpieczeństwa kobiet w ciąży. Utrudniliście dostęp do badań prenatalnych. I dla tych wszystkich, którzy dzisiaj nas oglądają, mam bardzo dobrą wiadomość. 15 października w Polsce skończył się czas zaglądania do sumień Polek i Polaków.